Realizujemy tutaj budowę hali sportowej. Wartość inwestycji wynosi ponad 7 milionów brutto. Będzie tutaj wybudowana sala sportowa, powierzchni ponad 1000 metrów. Na sali będą również trybuny dla widzów. Ponad 170 miejsc siedzących będzie. Dodatkowo będzie wykonane zaplecze socjalne, gdzie będą szatnie, prysznice, gdzie będą również sale do ćwiczeń, do aerobiku, siłownia oraz mniejsze salki do ćwiczeń. Realizowana inwestycja sali sportowej będzie połączona łącznikiem z istniejącymi obiektami Zespołu Szkół Ekonomicznych. Ciekawe rozwiązanie. Konstrukcja dachu jest wykonana z drewna klejonego. Właśnie zakończyliśmy montaż konstrukcji dachu. Trwają tam prace porządkowe i czyszczenie konstrukcji. Planowane zakończenie robót budowlanych w drugiej połowie lipca tego roku. Prace przebiegają zgodnie z planem. Pod koniec miesiąca zaczynamy pokrycie dachu. Następnie będzie wstawiona stolarka okienna i rozpoczynają się prace związane z wykonywaniem instalacji wewnętrznych. Następnie potrwają procedury dopuszczenia budynku do użytkowania. Także myślę, że tutaj w nowym roku szkolnym, wrzesień, październik, już tutaj zacznie to wszystko funkcjonować i działać dla miasta.